Cześć, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj jesteśmy na naszym berku na EU10 i pokażę wam, kto wygrał awatar właśnie na tym serwerze, dlatego że dzisiaj o godzinie 10 zakończył się ten konkurs na awatar, znamy już zwycięzców, no i dzisiaj wam to wszystko zaprezentuję, pokażę, jak tutaj wyglądała walka, no i jak to wszystko przebiegało. Na wstępie zostawcie oczywiście kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło, subskrybujcie dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są przy piętym komentarzu oraz opisie. Możecie pisać komentarze, czy wy walczyliście o awatar, dlatego że z tego co wiem, jeden z widzów wygrał właśnie ten awatarek, drugi był bardzo blisko, więc jestem ciekaw, jak to u was wyglądało. No i piszcie, jaki macie level na tym serwerze, jak wam idzie, jak wam się serwer podoba, chętnie sobie poczytam. Co do naszej postaci, no to oczywiście w piątek ograliśmy tutaj event epicki, z tego już macie odcinek na kanale, który wleciał chyba w sobotę, jak się nie mylę. No i co, wczoraj się jeszcze tutaj troszkę przebrałem właśnie na tym evencie epickim, no i oczywiście zakończył się event Hell Evade. Odebraliśmy tutaj legendarny gemik, mamy 340 jak widzicie, no i na pewno na dniach wleci jeszcze odcinek właśnie z klikania lochów na tym berku, no bo wiadomo, no legendarny gem dał na pewno bardzo dużo, te procenty na lochy na pewno podskoczyły, tu w międzyczasie jeszcze jakieś gemy zwykłe wymieniłem, więc po prostu znowu mamy fajne procenty i na dniach albo wam nagram odcinek z tego, albo zrobię to na streamie i oczywiście pocięty fragment wrzucę na kanał, tak to będzie wyglądać. Jeżeli jeszcze chodzi o Hellevator, to oczywiście również nagrałem z tej ostatniej godziny powiedzmy tego eventu, jak to wyglądało, docisk na każdej postaci odbiór nagród, jakie miejsce zajęliśmy i tak dalej, no i z tego miał odcinek lecieć dzisiaj, już mam go zmontowanego, no ale oczywiście mamy zakończenie tego konkursu na awatar, więc to jest ważniejsze uważam, wrzucę to, a jutro może o godzinie 16 wleci właśnie ten tak zwany finał, wielki finał Hellevatora, takie są plany, no i dobrze, zaczynamy tak naprawdę, jakie były w ogóle zasady, żeby tutaj wygrać awatar na tym serwerze. Ktoś może nie wiedzieć, że w ogóle taki konkurs był, bo nie był on jakoś bardzo szczerze mówiąc ogłaszany, jakoś bardzo tam promowany. Natomiast po prostu do dzisiaj, czyli do 4 marca, do godziny 10 rano, mieliśmy czas na to, żeby wbić jak najwyższy level. I każdy gracz z najwyższym levelem na danej klasie postaci wygrywał awatar. Po prostu. Dzisiaj o 10 to zostało zakończone. No i wiadomo, mamy tutaj na przykład, nie wiem, Jungle Boya, który jest najwyższym levelem w tym momencie chyba na zwiadowcy. No i on wygrywa awatar. Tak samo z tego co wiem, Halo chyba najwyższy level na bardzie, on również wygrywa awatar. I potem typi Shandy, załóżmy Łowca Demonów, najwyższy level i on również wygrywa awatar. I tak dalej, chyba zasady są dość proste, więc nie muszę tutaj więcej omawiać. No i dobrze, ktoś na tawernie przygotował bardzo, ale to bardzo fajną grafikę i mamy zwycięzców. Mamy tutaj, jak widzicie, zwycięzców tych awatarów. No i mamy przede wszystkim tak, Maszle na berserku, 289 level, mamy 262 level, DX Niel Clay na paladynie, The Masked Man, przepraszam, 285 level na Necro, 275 na bardzie Halo, na Magusiu 274 Niknak, chyba tak to powinienem przeczytać, Jungle Boy, 280 level zwiadowca i to jest widz, to jest Polak, on bardzo często wchodzi tutaj na streamy, więc generalnie jego pozdrawiam oczywiście. Pozdrawiam serdecznie, bo z tego co wiem, Jungle Boy bardzo się starał, żeby właśnie wygrać ten awatar, bardzo się martwił, no może przesadzam, że bardzo, ale generalnie zależało mu na tym awatarze i fajnie, że udało mu się go finalnie wygrać. No i oczywiście dalej mamy tak, The Marteman, to jest druid 266, mamy Raidena, tu pominąłem, przepraszam, zabójcę, Raiden EU10, 279 level, no i to jest zabójca, no i mamy wojownika 267, Plug and Play, no i na samym końcu może powiedzmy taka wisienka na torcie, typisz Andy 293 level, czyli tutaj typisz Andy również wygrał awatar na Łowcy Demonów, no i jeszcze co za tym idzie, wbił najwyższy level na koniec tego konkursu ogólnie na całym serwerze, więc jest to po prostu najmocniejszy na ten moment gracz. No i tak wyglądały właśnie, tak wyglądali zwycięzcy tych awatarów, mamy to już wszystko ładnie pokazane, który level, jaka klasa postaci, jaki nickname, no i fajnie, nie? Będziemy mieli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, no to jakby wiadomo, tyle ile jest klas, będziemy mieć 10 nowych awatarów w Shakesie, więc generalnie bardzo fajnie, to już wam mogę schować, bo tu myślę, że nie ma co. No i teraz sobie sprawdźmy, jak to wyglądało
Może ja tu będę się posługiwał jako ściągą. No ale dobra, lecimy w takim razie od berserka, od lewej strony. No i mamy tego ziomeczka Maszle. Maszle, 289 level. No i tutaj mamy kolejnego berka, który ma 280. Troszkę się ta topka buguje. Tutaj mamy McDonalda, który ma 267. Tu jakiś 269. No generalnie, jeżeli chodzi o berserka, to Maszle zdecydowanie, no topka, nie? Zdecydowanie topka i tutaj bez podjazdu od nikogo innego. Także tak wygląda postać pierwszego zwycięzcy. Kolejnym zwycięzcą jest Paladyn DX Niel Clay, 262 level. No i gdzie my go tutaj mamy? Tutaj 262 w dalszym ciągu, jak widzimy. No i co? Kolejny Paladyn, jak tutaj widzimy, Spider 250. Ja mogę coś pominąć, bo wiecie, jak tak na szybko. O, tu jeszcze jest 257, zobaczcie. Ja coś mogę pominąć, 254. Ale generalnie, no też raczej na spokojnie ten ziomeczek sobie awatarek wygrał. Nie było tutaj jakiejś, wiecie, zaciętej rywalizacji. Dalej mamy Necromantę The Masked Man, 285 level. No i tutaj powiem wam szczerze, że było naprawdę close. Dlatego, że zobaczcie, on ma ten level 285, on ma tutaj 180 milionów expa, no i mamy Lukasa, który ma 140 niecałe milionów expa. Level mieli ten sam, ale oczywiście ilość expa. Jeżeli level jest ten sam, to ilość expa się liczyła. No i tutaj niestety ten ziomeczek miał tego expa więcej. I tu bardzo szkoda, dlatego że Lukas to jest aktywny widz na streamach. Lukas kupował grzyby z moim kodem, więc no wysyła mi te screeny. Ja widziałem, ile on tych grzybów kupił po prostu. Także bardzo szkoda, bo brakło mu naprawdę niewiele, żeby ten awatar wygrać. Bardzo się tu zaangażował na tym serwerze, no mamy prawie 300 level, to jest w ogóle, wiecie, podjazd po 300 po tak krótkim czasie, to jest też coś niesamowitego. Więc tak jak wspomniałem, no szkoda, bardzo szkoda, Lukas to jest Polak. Mielibyśmy dwóch Polaków, oprócz jeszcze Jungle Boya. No ale niestety, nie udało się, 30 milionów expa brakło. Lukas chyba nie jest jakoś bardzo załamany, chociaż jeszcze z nim aż tak, powiedzmy, nie gadałem na ten temat bardziej szczegółowo. Tylko tam wymieniłem parę wiadomości. No ale tak czy inaczej, no pozdrawiam Lukasa, bardzo mało brakło. I tak 285 level po tak krótkim czasie serwera, to jest coś pięknego, coś niesamowitego, bardzo ładnie mu poszło. No i po prostu pozdrawiam i może następnym razem się uda, jeżeli Lukas jeszcze będzie brał w takim konkursie udział i będzie tutaj się starał wygrać awatarek. No ale niestety, no tutaj te 30 milionów expa zaważyły, no i ten ziomeczek, jeżeli chodzi o Necro, wygrał. Dobra, lecimy dalej. Pozdrawiam oczywiście raz jeszcze Lukasa. No szkoda, bardzo duża szkoda, nie ukrywam. Dobrze, dalej mamy Halo, który jest bardem. On jest teraz top 1, 275 level w dalszym ciągu. No i jeżeli chodzi o Halo, tutaj jak sobie spojrzymy na jakiegoś innego barda, to mamy tu 260 i... A, tu jeszcze mamy 257. No właśnie to jest to, że jestem ślepy i ja mogę coś pominąć, więc przepraszam z góry. Tu mamy tego 260, tutaj mamy 259. No, więc generalnie jeżeli chodzi o bardów, to też Halo na spokojnie ten awatarek wygrał. W ogóle tu mamy dużo graczy znanych z innych serwerów. Ten ziomek chyba na jakimś innym serwerze gra, jeżeli się nie mylę. Nie wiem dokładnie na którym, ale tak czy inaczej, no on też na jakimś tam serwerze, pamiętam, cisnął. Halo tak samo, znany pewnie z W50 wam, więc no to też no bardzo duży budżet, jeżeli o niego chodzi. Kogo? Typi Rendy też jest z innego serwera znany, więc tak jak wspomniałem, jeżeli o to chodzi, to tutaj no powtarzają się nicknamy i po prostu są to jedni ci sami gracze, bardzo zamożni, bardzo dużo pieniążków na grzybki mogą przeznaczyć i dlatego topka wygląda po prostu tak, jak wygląda. No, ale tak jak wspomniałem, Halo tutaj również wygrał awatarek bez większych problemów. Dalej mamy Nick Naga, Nick Nag, który gra magiem, 274 level, a tutaj miał który też 274, czyli nic nie wbił od tamtej pory. No i on jako maguś, też gracz zresztą znany z innych serwerów, W60 między innymi, W55 też grał, nie wiem czy nadal gra, no ale mówię, on tutaj ten awatarek na magusiu wygrał. Jeżeli chodzi o innych magów, to mamy właśnie Universa. No i zobaczcie, Universe 271 level. Universe, z tego co wiem, chciał bić jakieś rekordy. 15 salki, 360 tysięcy grzybów miał przygotowane na tą postać. No coś nie wyszło, coś po prostu nie wyszło. To tam nie znam szczegółów, widziałem tylko miniaturkę u Dorzera, czyli niemieckiego twórcy na YouTubie, że właśnie 360 tysięcy grzybów na ten challenge, na ten awatar. No i chciałby wygrać, ale nie wyszło. 3 levele w plecy do Nick Naga, no i tutaj Universe, który zresztą też jest znany z W50, co już chyba powiedziałem, albo nie.
No ale no nie wygrał, niestety nie wygrał, szkoda. Jeszcze mamy tu jakiegoś Magusia, jeszcze jest Drowsy, 251 level, tu mamy 247, no ale magiem jest oczywiście tak samo jak zresztą paladynem, o wiele ciężej expić, więc nie ma co się dziwić. Dobra, lecimy dalej, mamy Jungle Boya, dokładnie, Jungle Boy Widz, Polak, jak widzimy flaga polska. 280 level, tu nam się znowu zbugowało, no i tu walka była naprawdę close. Tu jeszcze od razu podkreślam, że jeżeli chodzi o twórców, czyli tam content creatorów, partnerów Shakesa, no to nawet jeżeli taki partner miałby najwyższy level, bo tu widziałem, że Jungle Boy pisał u mnie na czacie na Twitchu, bał się, że na przykład Sombay go przegoni, no to oczywiście partnerzy nie brali udziału w tym konkursie. Żebyśmy mieli jasność, tutaj nawet jakby, nie wiem, Sombay wbił 300 level powiedzmy, bo on gra chyba zwiadowcą na tym serwerze, to oczywiście on by się nie liczył, tylko liczyłby się kolejny zwykły gracz. To też dla jasności. No i właśnie, mamy Jungle Boya 280, ale tutaj walka close, dlatego że mamy Xalonza 278 level. Jezu, ciągle się ta topka buguje. Więc no tylko dwa levele, nie? Dwa levele różnicy. To jest naprawdę bardzo mało. Zobaczcie, 91 tysięcy grzybów. 91 tysięcy grzybów Jungle Boy wydał, żeby wygrać ten awatarek i żeby być top 1 zwiadowcą, jak sam napisał. Więc no bardzo, bardzo dużo. Jak na ile? Półtorej tygodnia serwera, tak na dobrą sprawę. Serwer ma plus minus półtorej tygodnia w tym momencie. No, więc mamy Xalonza i kto tu jeszcze jest ze zwiadowców? Mamy tu jeszcze kogoś? Zwiadowców też nie ma tak dużo. Moraxi 255 level, no ale tu już zdecydowana przewaga. Jungle Boya, Derok 259. No tak to wygląda ogólnie, nie? Więc tutaj głównie Xalons i Jungle Boy, oni się bili właśnie o ten awatarek z tego co widzimy. Lecimy dalej, mamy Raidena 279 level, zabójca. Raiden też znany, bo też mi pisaliście na Twitchu na czacie, znany z innych serwerów, jak widzimy. No i co? Mamy chyba, że wydał 70, prawie 4000 grzybów na to, żeby wygrać ten awatar, no właśnie na zabójcy, więc o wiele mniej od Jungle Boya, no ale wygrał, też oczywiście moje gratulacje. Co my tu mamy, jeżeli chodzi o zabójców? Tu jest w ogóle ziomek, zobaczcie, tu walka chyba była close, tu jest ziomek, który ma 278 level, co ciekawe. Jezu, powiem wam, że jakbym był w takiej sytuacji, walczył awatar, byłoby to tak close, to ja bym, nie wiem, z niedzieli na poniedziałek to chyba całą noc nie spał i pilnował po prostu, ile drugi ziomek wbije level, czy wbije wyższy level, żeby jeszcze coś próbować dociskać. No strasznie taka schizowa sytuacja, nie? Musicie przyznać, że bardzo trzeba było się pilnować, zwłaszcza tutaj właśnie Jungle Boy i właśnie Raiden, no bo reszta miała dość dużą przewagę, jeżeli o te levele chodzi. Tu mamy jeszcze 261 zabójcę. No i chyba tyle. I chyba tyle z tego co widzę, więc Raiden kolejnym zwycięzcą awatarka. Dobrze, dalej mamy Dermateman, czyli druid, i zobaczmy tego druida tutaj. 266 level, na grafice również miał 266 level, więc nic nie wbił od tamtej pory. No i wygranie awatara kosztowało go 99 tysięcy grzybków, co ciekawe, więc też fajnie, że ludzie to piszą w opisach, bo można sobie jakieś tam porównanie zrobić. No, więc tak jak wspomniałem, jeżeli o niego chodzi, to 266 level z druidów. I czy mamy jeszcze jakiegoś druida? Druidów to w ogóle było bardzo mało. Ludzie pisali, że bardzo łatwo wygrać awatar było magiem, właśnie jakimś druidem. No ale kurczę, no z takim uniwersem na przykład stawać w szranki, czy właśnie Nignagiem jako mag. No moim zdaniem ciężka sytuacja. Ciężka sytuacja i dość trudna, ale no takie opinie widziałem, że na czacie padały. Zobaczcie, druidów, albo jestem ślepy, tu mamy jakiegoś 245, ale chyba w top 80 mamy dwóch druidów, jak się nie mylę. Z tego oczywiście jeden jest zwycięzcą awatara. No chyba tak jest, więc ciekawe. No ale też na miękko, że tak powiem, ten awatarek sobie ten ziomeczek wygrał. Dalej mamy Plug and Play, czyli wojownika, który po trzech dniach wbił 200 level, czy tam nawet po dwóch, już nie pamiętam, musiałbym się cofnąć do swoich filmów, ale Plug and Play wygrał właśnie awatar, tutaj go mamy, 267 level, wojownik, on gra też na EU5, nie mamy tu niestety ile grzybków wydał. O, zobaczcie, tak, on wbił drugiego dnia, 24 luty, a serwer wystartował 23, więc drugiego dnia o 23.30 wbił 200 level wojownikiem. Masa grzybów tu musiała iść. Pamiętamy W60 Melendeza, który po 3 dniach wojownikiem wbił właśnie 200+, i kosztowało go to, z tego co pamiętam, około między 60 a 70 tysięcy grzybów. No a tutaj mamy Plug and Playa, który już to zrobił drugiego dnia, więc godne podziwu, no i na pewno zasłużył na awatar i takowy awatar wygrał. 267 level, jeżeli chodzi, a jaki był na grafice, chyba też, tak, też 267 level. Kolejny wojownik to jest Freya 260. No i tutaj z tego co widzę, tu mamy jeszcze Relaxo 252, 250,
No ale tutaj też raczej w miarę na miękko ten awatarek u wojownika został rozdany. No i ostatni, typi Rendi, 2.93 level, teraz już ma 2.94. Tutaj mamy, no, zwycięzcę awatara, oczywiście wiadomo, o co chodzi. 2.93, czyli w ogóle najwyższy level na tym serwerze. W trakcie trwania tego challenge'u udało mu się wbić. On coś tam streamował, pobił rekord, co już wam mówiłem ostatnio. No i tyle, nie mamy ile wydał grzybków, ale na pewno bardzo, bardzo dużo. No i typi Rendi jako łowca demonów właśnie ten awatar wygrał. Tak to się wszystko prezentuje. Co mogę dodać? No na pewno jeżeli chodzi o typi Rendiego, no to Turor był dla niego ogromnym zagrożeniem. Właśnie, no jeżeli chodzi o ten awatar, o zwycięstwo tego awatara. Turor co prawda już swój awatar ma, ale może chciał wygrać drugi, nie wiem. Niestety Turor został zbanowany, więc no ta walka na końcu po tym banie Turora już była taka do jednej bramki, można by powiedzieć, bo ciężko było komukolwiek typi Rendiego dogonić. No tu mamy co prawda Yuka Gara, zobaczcie, a właśnie, bo jeszcze o tym nie powiedziałem. Yuka Gar, 2.93 level, więc taki sam level jak tutaj typi Rendi miał dzisiaj o 10 rano w momencie wygrania awatara. Więc okej, Yuka Gar faktycznie deptał mu tutaj po piętach, tak chyba mogę powiedzieć. No i mamy jeszcze oczywiście Maszle 289, to już w kontekście najwyższych leveli na tym serwerze. No ale cała reszta o wiele mniejszy level, więc no typisz Andy po banie Turora raczej tego awatara mógł być pewny. Szkoda, że tak się stało z tym banem Turora, bo myśmy mogli obserwować naprawdę fajną walkę do samego końca tego challenge'u awatar. No ale jest jak jest, niestety, tak się wydarzyło. Tak czy inaczej, no mówię, tutaj też walka, z tego co widzimy, jednak nie widziałem tego ziomka wcześniej, żeby nie było. Tutaj ta walka też była naprawdę close do ostatnich minut właśnie tego konkursu o awatar. No i co? I chyba tyle, tak naprawdę tak to wygląda. Oczywiście pewnie jak te awatary zostaną rozdane, pewnie minie parę miesięcy zanim ci gracze dostaną te awatary, ale jeżeli zostaną rozdane, jak już będziemy widzieć jak wygląda tutaj przede wszystkim awatar Jungle Boya, który go wygrał od nas z Polski, to na pewno wam nagram jakiś filmik i pokażę jak się prezentują awatary właśnie zwycięzców z tego EU10. Fajna rywalizacja, oczywiście bardzo kosztowna, mało kto sobie może pozwolić na taką walkę o awatar, natomiast no wydaje mi się, że Spoko dodatek do nowego serwera, do okrągłego serwera. Serwer bardzo mocny, myślę, że też między innymi przez właśnie ten challenge z awatarami. Bardzo mocny, bardzo dużo mocnych gildii. No, generalnie spoko. Generalnie spoko, dodało to jakieś pikanterii do tego serwera. Zwłaszcza, że mówię, serwer okrągły i tak pewnie dużo osób by tu cisnęło. No to jeszcze ten awatarek to była taka... To był taki słodki dodatek, powiedzmy, do tego, żeby jak najwyższy level po tych półtorej tygodnia serwera wbić. No i tyle, tyle. Także tak się prezentują zwycięzcy, tak to wszystko wygląda. Ja wam dziękuję pięknie za uwagę, za oglądanie. Tak jak mówię, jutro godzina 16 wlatuje wielki finał z Hellevatora. Ostatnie dociski na godzinkę przed końcem eventu na wszystkich naszych postaciach, których w tym momencie już mamy 9. No i oczywiście odbiór nagród na tych postaciach, pokazanie jak tam to wszystko wyglądało. Także to miało wlecieć dzisiaj o 16, wleci jutro o 16, no i pewnie w środę albo w czwartek odcineczek z EU10, docisk lochów i podbijanie jeszcze levela, bo procenty, tak jak wspomniałem na początku, na pewno nam fajnie wzrosły. Tyle ode mnie, dziękuję pięknie za uwagę, za oglądanie, subujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, kciuka w górę zostawcie, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie, piszcie komentarze, tak jak wspomniałem, jaki macie level na EU10, czy walczyliście o awatar, co sądzicie o tym challenge'u na awatary, co powiedzmy myślicie o tym serwerze, chętnie sobie poczytam wasze opinie. Dzięki raz jeszcze za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!